Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, a przeciąg Terani. Przy okazji, muzyka, która teraz gra w tle, jest bardzo ładna. Na ścieżce dźwiękowej to się chyba właśnie nazywa ta ścieżka jako Fatebinder, czyli Stanowiciel Losu. I myślę, że bardzo całkiem pasuje do scenarii. Okej. Dobra, w każdym razie musimy się udać do Szarej Doliny i zrobić porządek. Domyślam się. Okej. Nie wygląda na dużą... na dużą lokację. Kogoś tu mamy. O, na litość hegemona. O, to boli jak jasna ho. Stanowiciel, tutaj? Hegemonowi niech będą dzięki. Myślałem, że to te subraty wróciły, by mnie zabić. Jeszcze raz. Co to się stało? Zazwyczaj, gdy budzę się w dziwnych miejscach w samej bieliźnie, dzieje się to w znacznie bardziej przyjemnych okolicznościach. Zwiadowca otrzymał doniesienia od cywilów, że kilka karawan zostało ograbionych przez żołnierzy zgardzonych. Oczywiście nikt z naszych tego nie zrobił, więc z Isodem wyruszyliśmy, by odkryć źródło problemu. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że zaginął jeden z oddziałów tarcz. Śledziliśmy suchych synów przez kilka dni. Znaleźliśmy ciała członków oddziału leżące gdzieś w dole. Chciałem zawrócić, ale dwóch z oddziału tarcz było znajomymi Isoda, więc pozwoliłem, by prowadzili nas dalej. Wsadziliśmy kij w gniazdo szerszeni. Chórzyści wybili naszych ludzi po kilku naraz, po czym używali naszych pancerzy podczas napadów na karawany. Zatem żołnierze chóru łupią karawany przebrani za wzgardzonych. Chór szarga nasze dobre imię. Gdyby chodziło tylko o moją reputację, to pal licho, ale nie mogę pozwolić, by robili to generałowi. On już wystarczająco za nas cierpi. Chór zapłaci za to. Nie mogli odejść daleko. Tamte ślady prowadzą na północ. Znajdźmy tych szkarłatnych kundli i przekaż im pozdrowienia Adasza. Tuż przed tym, jak urżniesz im kutasy. Jasne, robi się. Tak, tak jak myślałem. Ktoś się przebiera za wzgardzonych. Jak niby mam w tym walczyć? Sam napierśnik waży więcej niż muł. Ledwie mogę oddychać w tej żelaznej puszce. Płacz dalej, dzieciaku. Mój hełm nawet nie chce wejść mi na głowę. Myślałem, że większość z nich miała łby jak głazy, ale ten jest tak ciasny, że chyba był robiony dla dziecka. Chyba nie dam rady go zdjąć. Zawrzyjcie gęby, albo sama ja wam je zamknę. Głupek, jeszcze kilka takich napadów i pięknie narobimy wzgardzonym koło pióra. Wkrótce ludzie zaczną walić drzwiami i oknami, chcąc dołączyć do chóru, a teraz poćwicz machanie tym mieczem. Jest cięższe od topora, więc powinien przejść przez nogę jak przez świeże masło. Chyba znaleźliśmy naszych gadków. Co więcej, nigdy nie mieliśmy tylu skrzyń. Plan niedoli jest... Kim do ciężkiej cholery jesteś? O, kogo my tu mamy? Chórzystów udających zgardzonych? Zdaje się, że to my zapytaliśmy pierwsi, kolego. Ha, lepiej uważaj, zwracasz się do stanowiciela Tunona. Stanowiciel Tunona, powiadasz? Cóż, panie stanowicielu, jestem pewna, że jeśli omówimy sprawę, dojdziemy do porozumienia. Mamy tu mnóstwo zapasów, możemy podzielić się z nimi i z przyjaciółmi, widzisz? Naruszyliście ład Kyrosa, karą za to jest śmierć. Krwiopewczyni zatacza swą laską szerokie koło, po czym podniesie głową, rzuca zaklęcie na swych towarzyszy, podrywając ich do walki. Okej. Pomimo wcześniejszego wahania wagi swej zbroni, zakuty w żelazo wojownik wypełniony nadprzyrodzoną mocą szarżuje naprzód, krzycząc donośnie, zabić go, bla 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 bla. Bra. Okej. Marek niech się zajmie tym gościem. Ty się od razu rzuć na krwiopiewczynię. Tutaj rzucimy odnowienie. Ruszaj, Barik. Tak, denerwuje mnie, że czasami robi nie to, co powinien. Okej. Dobra, celność na Barika. Tak, i teraz nie sięgniemy tego gościa. A dobra, ale powalmy ich. Okej. Dobra, teraz lantry możesz się odsunąć.
Lantry, odsuń się, proszę cię. Okej, dobra, nie zdążyłem. Dobra, nieważne. W takim razie przymroźmy ich. Nie puszczaj więzi honoru, nie potrzeba teraz. Tak, te decyzje, jakie podejmują towarzysze, czasami są bez sensu. Okej. Świetnie. To teraz jeszcze ogień. Okej, dobra. Możemy wyssać jednego z nich, albo obu nawet. Okej, ukierunkowana siła jeszcze. Aż już padają. Świetnie. No i mroźny kieł na koniec, a nie zdążyłem nawet. Po co rzucasz więź honoru z traczem? Serio. Okej, dobra, misja ukończona. Dzieli rządź. Skoro oni już tego nie potrzebują, pozbierajmy te rzeczy. Okej. Coś tu więcej jest, laska tytanów. Meh. No, zestawy obozowe. Może się prześpimy właśnie. Coś tu jest ciekawego, chyba nie. Dobra. To prześpijmy się, Lentremu przyda się odpoczynek. Chociaż niedługo, nie jest niezbyt daleko awansu, ale skoro i tak mamy darmowy zestaw, to nic to nie szkodzi. Dobra. On był tutaj. Dobra, no to do wieży świtu w takim razie. Już nic chyba póki co nie zostało na razie. Więc tak, tu jest wiodąca skała. No to w drogę. 3 dni i 4 godziny. Ciekawe, jak tam nasze badania idą. Musiał zajrzeć w międzyczasie. Badania rozwoju z sigilami ukończono. No okej, o wilku mowa. Nowe przedmioty od czasu ostatniej wizyty. Okej, dobra. Ciekawe, czy pewnie w takim razie musimy zajść tam do wieży, żeby odebrać te badania. No ale no cóż. Niedługo, mam nadzieję, uda nam się odbić wieżę świtania, więc będziemy mogli się teleportować tam i od razu odebrać. Okej, let's roll it. Wow. Czy to jest kopiec? Cairn, Archon of Stone, what a sight! Hey, feel free to kill some time here. I've got so much to sketch. Zdecydowanie. Let's try not to wake him up. A nie wiedziałem, że kopiec był aż taki wielki. Okej, to może przynieść trochę problemów, jeżeli chodzi o zabicie go, czy wykończenie. Ale no cóż, im więksi są, tym głośniej upadają. No, coś nowego. Rękawice zielarki. Kontrola życia plus 10. Okej, ty co teraz masz? A, ty masz te rękawice od Blade'a Markena. Sobie je zostawimy. Ty weźmiesz to. Będzie dla ciebie upgrade. Poza tym, tak. Kontrola życia plus 10 na pewno ci się przyda. Okej, świetnie. No i całkiem sporo zgardzonych tu padło. Ciekawe, co im się przytrafiło. Zbadamy sprawę. W każdym razie. A na razie nic. Nic się nie dzieje. Tak, i zwrotka awansowała. Schodząc po linie. No cóż. Dobra. Chcemy jej dwie bronie maksować. Więc więcej celności chyba. Tak, więcej celności. Odbicia pancerza również się przydadzą.
A później troszkę ich żeś jeszcze podpakujemy. Okej, zapisz. I co teraz? Tak, one miały jakieś tu bardzo fajne rzeczy. Odbicia draśnięć, precyzja draśnięć plus 15%. Okej. Jeśli zwrotka zostanie pokonana, natychmiast atakuje wszystkich pobliskich przeciwników. Spróbujmy się tego uniknąć. Okej. Pędząca śmierć. Nie. Zabójczy szał. Po zabiciu przeciwnika zwrotka będzie przez krótki czas zadawać potrójne ciosy. Okej, może najpierw weźmy to. A później weźmiemy to. Okej. Tym samym odblokujemy całe drzewko fechmistrzyni. Okej, co my tu mamy? To jest ten obóz wzgardzonych. Zaraz się mu przyjrzymy. Ale tutaj jeszcze mamy jakieś ciekawe rzeczy, co? I tu mamy przejście do samej wieży. Tak sądzę. Wejdziemy. Co my tutaj mamy? Kolejne wejście, okej. Tu jest jakiś obóz. Typowo obóz poszukiwaczy w Kamiennym Morzu. Przybywają oni licznie ze wszystkich zakątków teraz poszukiwaniu niezdobytych skarbów nieistniejącego już Królestwa Lazuru. Okej. Nic ciekawego. Zwój, sigil odbijających piorunów. Okej. Czy to jest lepsza wersja? Przecież już mamy jeden zwój. Tak, sigil odbijających piorunów 2. Okej, zobaczmy przy okazji. Talenty... magia. Przeskakiwanie zaklęcia, tak, pewnie 4 razy. Teraz przeskakuję. Okej, dużo więcej wiedzy wymaga, ale... Może moglibyśmy to do tego wpakować. Ten krwotok nie jest aż tak nam potrzebny. ...155, więc jeżeli ujmiemy jeszcze 20... ...to byłoby w sam raz. Okej. Jaki to ma zasięg? Zasięg 10 metrów. Okej. Myślę, że powinno być okej. Okej. No nie, ma 134 wiedzy, więc jeszcze nie starczy. Okej, to zrobię tak, jak już zdobędziemy jeszcze jeden punkt wiedzy. Na razie to zostawmy. Tutaj mamy przejście do wieży świtu. Ale najpierw chyba zamierzam zająć się kopcem. Dopiero później pobawimy się z wieżami. O nie, jeszcze nie mamy odblokowanego wejścia. A, wieża jest tutaj. Gdzieś przy kopcu. Okej. No to będziemy musieli się nim zająć najpierw. Tak czy siak. Okej. No i dobra, idziemy. Nie musieli skakać do nich? Wygląda na to. Kształt lazorolitu. Są źródłem mocy kruszycieli. Ich esencje można wzmocnić zdolności. Ich esencje mogą wzmocnić zdolności magów. Dobra, no to zbieramy. Stanowicielu Tonona! Tutaj! Co cię sprowadza do wyjącej skały? Mów albo zostaniesz obrzucony kamieniami. Pokaż sigil zapomnianego imienia kopca. A więc jesteś jednym z nas. Możesz przejść. Zapamiętaj jedno, stanowicielu. Jeśli poniesiesz na nas rękę, osobiście dopilnuję, aby ziemia pochłonęła cię w całości.
Nie musisz się tak unosić. Panie, zaczekajcie! Stanowicielu, przeżyłeś, by do nas dołączyć. Z kolei bla bla bla. Oczywiście, widziałeś, ile trupów ze sobą zostawił, dzięki niemu miałem łatwo. No, łatwiej. Dzięki wam wróciliśmy w jednym kawałku. Cieszę się, że nadążyłeś. Przemierzanie skalistego terenu nie jest zbyt męczące, ale chętnie wrócę do obozu. Odpocznij... nie jest zbyt męczące, ciekawe. Odpocznij, ile ci trzeba, stanowicielu. Jeżeli będziesz mnie potrzebować, znajdziesz mnie przy szczątkach kopca. Let's be off. Dobra, ktoś z nich ma coś do powiedzenia? Nie? No to idziemy. Tutaj jakieś rzeczy się dzieją. O, cały obóz generalnie wygląda niezbyt bezpiecznie. Całe te bezdenne przepaście i tak dalej. Ale dobra. Nikt powiedział, że wojna jest bezpieczna. Okej, coś tu mamy. Jakiegoś gościa, zaraz z nim pogadamy. Najpierw pozbieramy, co się da. Co tu mamy? Kurczyciele chcą do śmierci bronić miejsce ostatniego spoczynku kopca. Na potrzeby żołnierzy w tym obozie sprowadzono broń, zapasy i surowce. Uważaj, jak stąpasz, stanowicielu. Tak blisko źródła ziemia może się rozstąpić bez ostrzeżenia. Twój zanurzony wygląd odpowiada mojemu samopoczuciu. To przez te niepowtarzalne wstrząsy, prawda? Dają się kościom we znaki, ale na mnie działają kojąco, gdybym nie wiedział, że ich przyczyną jest ból mojego archonta. Wyrazy współczucia dla twojej gildii. Mówisz jak prawdziwy dyplomata albo wysłannik sądów Tonala. Na pewno czegoś chcesz. Pytanie brzmi, czy mogę ci tego dostarczyć? Czy mogę ci służyć, stanowicielu? Możesz dać mi rabat? Kim ja jestem, by odmawiać stanowicielowi? Oczywiście. Dobra, świetnie. To pokaż, co masz. Ma chyba lepszy ekwipunek, co? Kaptur kruszyciela? Nie. A tobie? Nie, to również cię nie bufuje. Plus jedna obrona przy odstąpieniu. Ok, więc troszkę by były lepsze. Ale za dużo kosztują. Szaty kruszyciela również by trochę odbicia zwiększyły. Ale strasznie drogie są, więc nie wiem, czy chce się w nie bawić. Oraz laska kruszyciela. Ta. Za tym, że ma duże obrażenia. Bardzo duże. Chociaż odzyskiwanie gotowości ma chyba również duże. Tak, porównajmy je z obecną laską. Tak, ona zadaje dużo mniejsze obrażenia, ale ma 2 sekundy odzyskiwania gotowości, a ta laska zadaje duże obrażenia, ale dużo wolniej. Generalnie duże obrażenia są lepsze, jeżeli chodzi, bo przechodzą lepiej przez pancerz. Więc ta laska jest generalnie dużo lepsza, ale to jest moja laska godzin. Co ona mi dawała? Zapomniałem. Okej, okay, a poza tym nie miałem nic ciekawego, więc spoko. Właśnie ta laska coś mi dawała dodatkowego. Poza tym, że odbicie draśnie ci trafień. Co jest również fajne. Ale... Zdolności przedmiotów. 70% szybkości działania. Oraz tempo ruchu minus 70%. Tak. Dobra. To idziemy do kopca. Przywitamy się ze skurczywikiem. To mnie sporo problemów tu narobił w całej krainie. Okej. Okay. Recepta leku. Okej. Okay. Może to niedługo zbadamy.
Tutaj są zwłoki, tak. Tutaj jest wejście. To jest pewnie wejście do wieży, tak. Ciekawe, czy sami wzgardzeni oni mają w planie przytrzymywać go przy życiu, czy on po prostu sam przytrzymuje się przy życiu i oni nie mogą go zabić. W każdym razie ja chciałbym go zdecydowanie dobić. Okej, coś tu ukrytego znalazłem. Kamień księżycowy, okej. Dobra, porozmawiajmy z nimi. Może się dowiemy. Stanowicielu, zakładam, że odpowiednio wypoczęliście. Wypoczęty, to co? Jeśli poprzedni pokaz to nie był stanowiciel w najlepszej formie, to aż strach pomyśleć. Cieszę się, że jesteście po naszej stronie, panie. Tak, muszę przyznać, że tak. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne odkrycia. Jakie odkrycia? Co się stało? Podczas gdy służyłem zgardzonym studni Vendriana, nasza gildia zdołała wykonać zadanie odnalezienia i przypilnowania szczątków kopca. Oczywiście nikt z nas nie spodziewał się, że mógł przeżyć. Moi kruszyciele rozpoczęli badanie kopca. Przypadkiem natknęli się na bezcenne znalezisko. Kopiec nadal utrzymuje się przy życiu. Oczywiście ostatecznie nie ma szans. Nawet góry muszą ustąpić pod naporem woli hegemona. Jednakże nasz archont zachował sporą dawkę energii magicznej. Energii, którą moja gildia może zgromadzić i używać. Według słów generała, póki kopiec żyje, edykt będzie rozdzierał krainę. To dobrze dla nas, ale źle dla rebeliantów i chóru. Jeśli kruszyciele zgromadzą i wykorzystają energię kopca, chyba go to zabije i zakończy edykt niszczący krainę. Słuszne założenia. Jednakże moi kruszyciele opracowali rytuał, który pozwoli wydobyć energię kopca za jednym zamachem. Po jego śmierci. Zniszczy ona na dobre tę krainę, skazując chórny ratę i rebeliantów na śmierć głodową, co pozwoli nam zakończyć wojnę. Chociaż chętnie kontynuowałabym badanie kopca, nie możemy ryzykować utraty strategicznej przewagi. Potrzebujemy zgody Archonta i to szybko. Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która ma coś przeciwko. Zatrucie ziemi zgładzi nie tylko Szkarłatny Chór, ale też większość krainy. Sądziłam, że prowadzimy wojnę, by coś zyskać, a tymczasem powodujemy ogromne zniszczenia tylko po to, by zwyciężyć. Mam rację? Tak, trochę masz rację, Zrodka. Trochę masz. Szkarłatny Chór trzeba zetrzeć na proch, tak jak są konsekwencje wypowiedzenia wojny wielkiemu generałowi. Okej, dobra. Co możemy zrobić? Nie mam z tego żadnej przyjemności, Zrodko, ale to konieczne. Nie opowiadaj mi o tym, co konieczne, skoro jesteś jedyną osobą, która decyduje o przebiegu wojny. Bierz przynajmniej odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli już skończyliście, to chętnie zabierałbym się do pracy. Okej. Ta operacja ma daleko idące konsekwencje. Nim zaczniemy działać, chcę omówić zabicie kopca z Aszem. Zrób to, co musisz. Omówcie plany zniszczenia krainy i pokonania głosów Nerata, byle szybko. Będziemy czekać na wieści od ciebie z Żelaznego Domostwa. Ja tymczasem założę, że Archont wyrazi zgodę i zgromadzę materiały niezbędne do przeprowadzenia rytuału. On chciał w ten sposób życzyć nam wam bezpiecznej podróży, panie. Okej, mogę z nimi coś porozmawiać? Co masz mi powiedzieć? O wieży w wyjącej skale? Zwalam ci na wstęp do podstawy wieży, jeśli tego sobie życzysz, ale radzę, byś nie spędzał tam zbyt wiele czasu. Moi kruszyciele dokładnie już zbadali to miejsce i nie znaleźli nic poza dużą salą z wyrytymi na ziemi symbolami. Jednak kopiec kurczowo trzyma się jej podstawy. Jakby była to jedyna kłódka na rozszalałym morzu. Porucznik przychyla głowę w stronę szczytu wieży schowanego za chmurami. O co może chodzić? Może to delirium? Kto wie, jak kopiec może wpłynąć na czyjś stan umysłu. A może widziałeś o czymś, czego my jeszcze nie wiemy? Może wieża świtania mogła pomóc mu odzyskać siły, gdyby udałoby mu się przebudzić? A może nie? Okej. Dobra, chyba nic więcej nie mają ciekawego odpowiedzenia.
powinniśmy się czymś martwić? Nie licząc zmasowanego ataku chóru? Nie. Lekrzykacze potrafią nabłagać, więc moje tarcze stoją na straży. Okej, dobra. Ja się sam trochę zmieniłem plany. Wejdziemy najpierw do wieży, obudzimy ją. Później będziemy mogli się teleportować z tej wieży do wieży morskiej, skąd będziemy mieli bliższe dojście do żelaznego domostwa. I wtedy odwiedzimy Asha. Spytamy się go, co on tym twierdzi. No i cóż, jeżeli tak będą chcieli, żeby wysadzić całą Ukrainę, zobaczymy. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.